dobry Państwu. Chciałem serdecznie powitać obecne tutaj media, jak również wszystkich zgromadzonych. Chciałem zaprosić Państwa na spotkanie, a przede wszystkim na konferencję prasową Janusza Samockiego, Krajowego Koordynatora do Spraw Komitetów Referendalnych Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Panie Januszu. Pan Janusz odpowie dokładnie na wszystkie pytania związane z tematami, dokąd zmierza ruch Pawła Kukiza i co myślimy zrobić w referendum. Ja teraz oddaję pałeczkę panu Januszowi i on tutaj zapozna Państwa z tematami, o których mówimy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Właściwie to byłem zaskoczony, bo konferencje zazwyczaj po spotkaniach odbywają, ale skoro organizator pan Bogusław Dziok tak zarządził, no to cóż mam zrobić. Drodzy Państwo, koordynuję w imieniu Pawła ogólnopolską akcję, która polega na tym, że powstają komitety referendalne, obywatelskie komitety dla wsparcia referendum, dla wyjaśnienia naszym rodakom, jak ważną sprawą jest sprawa ordynacji jednomandatowej, jednomandatowych okręgów wyborczych, jak to jest istotna, ustrojowo fundamentalna sprawa. I te komitety powstają również po to, żeby potem była frekwencja w referendum, ponieważ konstytucja przewiduje, że jeśli w referendum bierze udział 50% uprawnionych, więcej niż 50%, to wówczas wynik referendum jest obligatoryjny. Jeśli zatem 6 września do urn wyborczych pójdzie 50% plus jedna osoba uprawnionych do głosowania, to Sejm musi zmienić ordynację i wprowadzić jednomandatowe okręgi. I tutaj są opinie prawne również takie, że najbliższe wybory musiałyby się odbyć również w okręgach jednomandatowych, ponieważ wola ludu jest najważniejsza, wola narodu. Artykuł 4 Konstytucji mówi, władzę zwierzchnią Rzeczpospolitej sprawuje naród przez swoich przedstawicieli albo bezpośrednio. Bezpośrednia władza narodu jest najwyższą, bo nie ma wyższej formy władzy w demokracji niż wyrażenie woli przez naród w referendum. I zatem jeśli uda nam się, i zachęcam to do tego wszystkich, po to właśnie powstają obywatele polscy, nasi rodacy, na każdym szczeblu, w każdym mieście właśnie już. Mamy około 700 komitetów referendalnych w tej chwili, powstało w przeciągu 3 tygodni. Drodzy Państwo, właśnie w tym celu te komitety powstają i chcemy, żeby ta frekwencja była, żebyśmy uświadomili naszych rodaków, że należy pójść do wyborów i odzyskać bierne prawo wyborcze. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego, gdzie jest przyczyna kryzysu życia publicznego w Polsce? Bo ten kryzys jest, każdy go widzi gołym okiem, tylko partyjni propagandyści nie mówią Polakom tego, ukrywają, mataczą. Przyczyną kryzysu jest politycznego, społecznego, gospodarczego rzecz. Jest to, że Polakom odebrano bierne prawo wyborcze. Nikt z Państwa nie może kandydować do Sejmu bez zgody jakiegoś partyjnego kacyka. Polak nie może kandydować do Sejmu, ordynacja wyborcza w ogóle uniemożliwia pojedyncze kandydowanie, tylko każdy nakazuje kandydować w grupie, niby na jakiej podstawie, który artykuł Konstytucji daje taką delegację Sejmowi do uchwalenia takich rozwiązań. A poza tym faktycznie bierne prawo wyborcze zostało nam zabrane, ponieważ nie sposób stworzyć partii, która by przekroczyła 5% w skali całego kraju, prawda? Bo tu jest ta bariera 5%, jeszcze partię trzeba tworzyć. W związku z tym, ale do tego dochodzi jeszcze ustawa o finansowaniu partii, która dodatkowo blokuje, zabetonowuje ten układ. W związku z tym wszyscy obywatele polscy zostali uzależnieni od kilku koterii partyjnych. Od kilku partyjnych koterii. Te koterie partyjne, które są w Sejmie, te partie. A wszystkie te partie na skutek tego rozwiązania, które daje tak wielką władzę prezesom partii, wszystkie te partie zamieniły się w partie leninowskiego typu. Co to jest partia leninowskiego typu, to starsi wiedzą, młodzi nie, bo starsi żyli w czasach marksizmu, leninizmu wykładanego obowiązkowo. Lenin opisał taką strukturę partii właśnie bolszewickiej jako partię, która jest zorganizowana jak oddział wojska. Jest wódz, jest sztab. I reszta to są masy członkowskie, czyli żołnierze, którzy mają tylko czaskać obcasami, rozdawać ulotki w czasie wyborów, a w ogóle nic nie mają do gadania. Każda polska partia
niezależnie na jaki symbol się powołuje, na jakie wartości, jest partią leninowskiego typu, partią wozowską, partią, w której członkowie tak naprawdę nic do powiedzenia nie mają. Rządzą tymi partiami w sposób bezwzględny, liderzy tych partii. To jest przecież coś absolutnie nienormalnego. To obniża niebywale poziom parlamentaryzmu, poziom posłów. Polscy posłowie to są ludzie, którzy po prostu nie są w stanie sformułować nawet problemów, które są do rozwiązania. Tylko kłócą się o rzeczy drugorzędne. Ta polska wojna polsko-polska to jest wojna o rzeczy całkowicie drugorzędne. A kraj pogrąża się w rozpadzie, w upadku gospodarczym, w bezrobociu, gdyby nie ta wielomilionowa emigracja, czyli wygnanie młodzieży na emigrację z kraju, to już dawno byłaby rewolucja w Polsce. I proszę Państwa, lekarstwem na to, bezwzględnym lekarstwem, które zmienia tę sytuację, jest zmiana ordynacji wyborczej i wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. To jest system nie z księżyca wzięty, nie wymyślony przez ani przez pana Kukiza, ani przez Salockiego, ani przez świętej pamięci profesora Przystawę, który był ojcem tego ruchu obywatelskiego na rzecz jednomandatowego okręgu. To jest system, który stosują od lat narody anglosaskie, zwłaszcza Wielka Brytania. Ten system stosowała Polska przedrozbiorowa, bo na sejmikach posłów wybierano według zasady daj kresce do Mejce albo daj kresce do Wejce i jeden jechał do Sejmu, do Warszawy. To jest prosty, zrozumiały dla wyborców i uczciwy system wyłaniania przedstawicieli. Wszyscy nasi zarażeni marksizmem, politolodzy, jest ich mnóstwo na uniwersytetach, bo polskie uniwersytety, wydziały nauk humanistycznych, politologicznych, prawnych, zwłaszcza politologicznych, są zarażone marksizmem. Oczywiście ten marksizm już nie występuje w postaci ideologii marksizmu, ale występuje w takich postideologicznych formach, jak właśnie to, jak mi mówi pewien student prawa, który ze mną rozmawia, mi na uniwersytecie, doktryną jest proporcjonalność wyborów. Doktryną. Czymś takim jak, no, jak 10 przykazań, prawda? Doktrynalnie się tego nauczy. Bo to jest takie mądre, takie te dzielniki. Ale założę się, że proszę Państwa, że polityków polskich nie potrafi odróżnić systemu Saint-Laguë od Hara na przykład, albo od innych form ordynacji proporcjonalnej, bo nie ma jednej ordynacji proporcjonalnej, jest wiele systemów. Dlaczego? Bo nie ma idealnego sposobu zamienienia ilości głosów na ilość mandatów. I drodzy Państwo, system jednomandatowy jest prosty, uczciwy, Anglicy go stosują. Teraz były wybory w Wielkiej Brytanii na początku maja. Słyszymy teraz, jaki to jest niesprawiedliwy system, bo tam partia UKIP, która miała tam ileś procent głosów, nie weszła do parlamentu. No widocznie nie miała właściwych kandydatów w okręgach. Widocznie nie miała właściwych kandydatów. A poza tym, dlaczego to partii ma przysługiwać jakieś prawa? Pomysł, że to jakiejś organizacji, jakiejś grupie ludzi ma przysługiwać jakieś uprawnienie konstytucyjne, jest w sposób chorym ideologicznym pomysłem. Uprawnienia konstytucyjne mają przysługiwać ludziom, obywatelom, jednostkom. I ordynacja proporcjonalna jest taką postmarksistowską ideologią. Postmarksistowską ideologią. Za to w Anglii każdy powiat ma swojego posła, a w Polsce na 380 powiatów 162 powiaty nie mają swojego posła, proszę Państwa, w parlamencie. 162 powiaty nie mają swojego posła. W Anglii poseł, który zależy od jednego głosu wyborców, pan Lord Norman Lamont, który 14 lat temu robiliśmy konferencję w Sejmie, poseł brytyjski z 25-letnim stażem, opowiadał, jak pracuje parlament brytyjski. Każdy piątek wcześniej kończymy, jedziemy do swoich okręgów i tam w sobotę siedzimy w naszych biurach wyborczych, tam się ustala via kolejka jak do lekarza. My to nazywamy gabinetem lekarskim. Ci ludzie tam się spowiadają. Czasem są tacy męczący, tacy ludzie nudni. Ale ja nikogo nie mogę zlekceważyć, bo od jednego głosu zależy moja polityczna przyszłość. Bo tam nie ma, że prezes cię wystawi na pierwsze miejsce i ty z gruntu jesteś posłem. I mówi Lamont, jak 25 lat byłem posłem, to tylko dwa razy opuściłem ten gabinet lekarski. Proszę Państwa, spróbujcie znaleźć posła polskiego w jego biurze. Spróbujcie się umówić z polskim posłem. Oni lekceważą wyborców, za to pilnują bardzo dobrych relacji z prezesem partii, bo to prezes decyduje, kto jest na pierwszym, drugim, trzecim miejscu. 3/4 posłów w Sejmie Polskim to są posłowie, którzy kandydowali z pierwszych, drugiego i trzeciego miejsca. 3/4. Skoro tak jest, to ja się pytam, kto wybrał tych posłów? Wyborcy czy prezesi, którzy ustawiali listy? Polski system wyborczy jest skandalicznym złamaniem praw człowieka, obywatela, skandalicznym i całkowicie absurdalnym systemem wyłaniania politycznej elity kraju. I proszę Państwa, ja o to walczę już 20 lat, byłem założycielem ruchu obywatelskiego i wspólnie z profesorem Przystawą.
Jurek Przystawa nie doczekał tego momentu, ale 5 lat temu, 10 lat temu pojawił się Paweł Bukis, muzyk rockowy, który przejął się tą ideą i poświęcił mnóstwo pracy, serca, czasu i znakomicie ją zrozumiał. I był jedynym politykiem w tym wyścigu prezydenckim, jedynym kandydatem, bo może nawet nie politykiem, który podniósł tę ważną, ustrojową sprawę. I proszę Państwa, naprawdę to jest Paweł Kukiz zawstydził całą polską elitę polityczną, zawstydził wszystkich konstytucjonalistów, profesorów uniwersytetów, bo to musiał podnieść Paweł Kukiz, muzyk rockowy, taki postulat ważny. Nie narodził się ten ruch na uniwersytetach, na gdzieś w gabinetach polityków, którzy widzą, jak państwo się stacza na to państwo polskie, ale opowiadają nam bzdury o jakichś drugorzędnych sprawach, a odwracają uwagę o sprawy najistotniejsze. I drodzy Państwo, Paweł Kukiz naprawdę ze swoją charyzmą, inteligencją, wrażliwością współpracujemy bardzo ściśle od co najmniej 5 lat. Próbowaliśmy zainteresować ten Związek Solidarność, organizowaliśmy w Gdańsku takie spotkanie stowarzyszeń Platforma Oburzonych. Są tutaj koledzy, którzy ze mną byli, z nami byli wtedy w Gdańsku. Solidarność jakoś nie chciała tego podjąć tematu i w gruncie rzeczy wyszło na to, że Paweł własnymi siłami stworzył potężny, znaczy umożliwił Polakom wyrażenie swojej opinii, wyrażenie woli i tworzy się na naszych oczach potężny społeczny ruch. W przeciągu 3 tygodni 700 komitetów w Polsce powstało i powstają w dalszym ciągu, oddolnie, nikt tego nie kontroluje. Rzuciliśmy hasło struktura bez struktury, to znaczy nie ma tak, że przychodzi jakiś komisarz polityczny i mówi, ty możesz tutaj należeć, a ty nie. Jest wolność pełna i ludzie to rozumieją. Tworzy się swobodna struktura społeczna. No pewnie, że ktoś tam kogoś nie lubi, ktoś ma jakieś pretensje, ale nikt nikomu nie może powiedzieć, ty tutaj nie, nie, bo to jest nasza wspólna, narodowa, obywatelska sprawa. I drodzy Państwo, może tyle tytułem tego wstępu do konferencji prasowej. Ja oczywiście powiem o wadach systemu proporcjonalnego w postaci wykładu. Gdyby ktoś miał laptopa tutaj, bo okazało się, że kolega Bogusław, no, przygotował właściwie spotkanie. Kolega Bogusław przygotował laptop, będzie. Będzie. Zwracam honor, jest wszystko dobrze. Proszę Państwa, będzie laptop, dam taki króciutki przegląd, jakie absurdy zawiera, ale to będzie trochę w postaci wykładu. Natomiast rozumiem, że dziennikarze mają może jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Szacujemy, że będzie to około 40%. No myślę, że znajdzie się uczciwych posłów z różnych ugrupowań. No ale to za wcześnie mówić o tym. No myślę, że przede wszystkim zajmiemy się zmianami ustrojowymi. To jest nasz pierwszy cel. Właśnie zmianą ordynacji. Zmianą powołana zostanie, zresztą już jest zespoły eksperckie, są powoływane. Będziemy pracować nad zmianami, jeśli chodzi o wymiarze sprawiedliwości. Bardzo poważna sprawa. Wymiar sprawiedliwości jest, proszę Państwa, ropiejącą raną ustroju Rzeczpospolitej. To jest po prostu coś skandalicznego, co się dzieje w sądach. To też jest pokłosie tego, że nie ma punktu oparcia, że parlament jest właśnie taki, że nie zainteresowuje się tym. Myśmy byli 4 lata temu, 5 lat temu w klubie poselskim PiS z panem Jachnikiem. Daliśmy taką propozycję, żeby posłowie PiS spisywali, zaprowadzili taki rejestr krzywd sądowych, które Polaków spotykają. No obiecano nam, że tak będzie, ale nie zrobili z tego nic. My właśnie coś takiego zrobimy. Zrobimy przegląd, rewizję wyroków. Trzeba będzie zmienić system prawny, stworzyć kontrolę nad sędziami, nad ich pracą. Ja należę do ludzi, ja mam 3 tygodnie temu wygrałem 2 sprawy w Strasburgu. Mam 2 sprawy w Strasburgu wygrane, proszę Państwa. Mam kilka spraw sądowych w sądzie wojewódzkim, okręgowym w Opolu. Znam je każdy portier, jak wchodzę, to mówią dzień dobry, wydaję gazetę, stąd bronię ludzi, stąd mam często kłopoty ze strony właśnie jakichś grup interesów i tak dalej. I wiem dobrze, jak, no oczywiście są ludzie, sędziowie, którzy uczciwie starają się wykonywać, ale system jest taki, że nie zmusza ich do efektywności, nikt nad nimi nie ma kontroli i to też będzie musiało być zmienione. Więc ważniejsze od koalicji jest to, co należy w Polsce zmienić. Zrobimy przegląd prawa. Trzeba będzie usunąć wiele aktów prawnych, unieważnić, ponieważ akty prawne są tworzone w Polsce przez różne lobby, które swoje interesy w tym wszystkim realizują i bardzo często te rozwiązania, które potem są w rozporządzeniach, utrudniają obywatelowi dostęp do instytucji państwowych i do rozmaitych, korzystanie ze swojego prawa.
Mamy zamiar dokonać takiej właśnie, powołać taką komisję kodyfikacyjną, która by przejrzała to wszystko i uprościła system prawny Rzeczpospolitej, bo Polska po prostu w sposób ewidentny pogrążyła się w takiej biegunce legislacyjnej, której ocenia się posłów i Sejm po ilości aktów prawnych, a nie po tym, jak one rozwiązują ludzkie problemy. Powiem Państwu uczciwie całkiem, że to poparcie nas zaskoczyło. Kiedy Paweł wahał się, czy kandydować, bo takie sytuacje były, przecież myśmy startowali bez pieniędzy, proszę Państwa, bez żadnej struktury, bez żadnego zaplecza takiego zorganizowanego. Były to takie grupy właśnie jak stowarzyszenia, jak ta grupa samorządowcy bezpartyjni z Dolnego Śląska, ale tym trzecim graczem wielkim, który poparł Pawła, to było społeczeństwo. To był spontaniczny ruch ludzi, to było coś pięknego. Jak ludzie się organizowali, żeby Pawła poprzeć, bo wyczuli, że to jest właśnie człowiek szczery, który nie kłamie, który idzie nie po pieniądze, bo Paweł tylko po swoje oświadczenie majątkowe całkiem nieźle zarabia, więc to nie jest człowiek, który poszedł po pieniądze. Myśmy się zastanawiali przed tą decyzją, pamiętam w styczniu wracaliśmy od górników ze Szczępia i Paweł mówi, co będzie, jak to będzie 1,5%, to przecież się ośmieszę, to mnie zniszczą, bo to dla jego kariery muzyka i no to byłby cios niebywały. Ja mówię, wiesz, no pewnie 3% to masz pewne, 5% jest bardzo takie prawdopodobne, a 7% to będzie sukces. Tymczasem skala tego społecznego poparcia po prostu wszystkich nas zaskoczyła. Oczywiście ona pokazuje, to poparcie pokazuje, jak dalece Polacy potrzebują zmian, jak bardzo Paweł Kukiz, człowiek szczery do bólu, znam Pawła bardzo dobrze od wielu lat, współpracujemy bardzo ściśle. Ja mogę to naprawdę z całą odpowiedzialnością powiedzieć. Paweł jest szczerym do bólu człowiekiem. Jest patriotą. Jest, nie potrzebuje jakiegoś, ma osiągnął sukces już dawno. Więc on nie idzie tam po jakiejś... I on po prostu naprawdę wierzy w to, to trzymuje słowo. Więc mogę powiedzieć same superlatywy. Oczywiście jest to człowiek wrażliwy, nerwowy, energiczny, bo on ma no, jego pasję, on jest człowiekiem pasjonatem wielu spraw, tak jak się właśnie przejął sprawą jednomandatowego kręgu wyborczym. No, on się przejął po prostu sercem, nie rozumem, zrozumiem, bo to łatwo zrozumieć, ale on jednocześnie z tą sprawą utożsamił. Więc proszę Państwa, no uważam, że to jest no, naprawdę wybitny lider. Mówię to z całą odpowiedzialnością, z perspektywy moich 61 lat, jako człowiek starszy od Pawła o te prawie 10 lat. Widzę, jak pięknie nam wyrósł w kraju po prostu prawdziwy polityczny lider. Już muszę zamknąć mikrofon. Za dużo. Czy jeszcze mamy jakieś pytania ze strony mediów? Tam jest media pani, że już ty nie jesteś pętą. Niestety, nie. Zakończmy konferencję prasową. Teraz jesteśmy dla mediów. Za chwilę rozpocznie się spotkanie i w tym momencie będzie można zadawać każde pytanie. Teraz poświęćmy się temu materiałowi, który być może ukaże się szerszemu grupie odbiorców. A więc, czy media mają jakieś? Tak, teraz się też spotkał jakimś, tak? Tak. Śmiało, nie pani mówi głośno. Proszę bardzo. O pytanie. Dzień dobry, jestem Klaudia Kułak, redaktor na portalu Popieramy Pawła Kukiza Zawiercie i ja mam takie pytanie. Po pierwsze, co stanie się z grupami referendalnymi już po referendum i jak praca grup referendalnych ma wyglądać właśnie w trakcie tego referendum? Proszę bardzo. Dajcie mikrofon. Narzędzie prawne. Drodzy Państwo, droga Pani Kogo. W trakcie referendum grupy referendalne właśnie same, my będziemy pomagać. Teraz zamierzamy do końca czerwca wydać 150 tysięcy nakładów gazety takiej zawierającej informacje o na temat jednomandatowego kręgu, na temat Pawła, omówienia różne, żeby był to materiał pomocniczy. Różne grupy drukują swoje materiały już dzisiaj i proszę Państwa, zadaniem tych grup, jak powiem, robią akcje uliczne, rozdają ulotki, rozmawiają z ludźmi. Po akcji referendalnej, a nawet w trakcie, no, grupy referendalne są właściwie tym ruchem Kukiza i spośród tych grup będziemy rekrutować, jak sądzę, kandydatów na posłów.
No, z tych grup, bo właśnie wszyscy są zaangażowani teraz w tę akcję. Oczywiście zapewne jest, proszę Państwa, jest takie no, zainteresowanie ze strony wielu osób czy środowisk, żeby w ramach tego ruchu zdobyć mandat poselski. Samo w sobie to nie jest nic złego, prawda? Przecież no, każdy ma prawo ubiegać się i potrzebni są ci posłowie. Jest też oczywiście ogromna trudność w kształtowaniu list wyborczych, no bo to trzeba zrobić z jakiejś wyżyny, zadbać o to, żeby właśnie ci posłowie nie zostali potem rozkupieni przez różne lobby i partie, a jednocześnie dać szansę, żeby to środowiska lokalne wyłoniły swoich kandydatów. No, jest to ogromna trudność, ale ja myślę, że przy Państwa pomocy wspólnie, tak jak tworzymy tę strukturę wolną, tych wolnych obywateli, to w jaki sposób to zostanie rozwiązane. Jeszcze mamy jakieś pytania? Takie, które oczywiście nadawałyby się do mediów. Dobrze, no to w tym momencie ja... Janusz, to nie jest takie straszne, znam się od wielu lat. Znaczy, nie obawiacie się, że w tej chwili sprawa referendum przykryje kampanię wyborczą i pod tym płaszczykiem może się wiele prześliznąć ludzi niepożądanych. Drodzy Zygmuncie i drodzy Państwo, z Pawłem złamaliśmy kilka takich schematów. Jednym z tych schematów jest właśnie ta struktura otwarta, prawda? Bo zazwyczaj do tej pory wszystkie ugrupowania, jakie się w Polsce tworzyły, tworzyły się od góry, prawda? Od Warszawy czy tam skądś tam wyznaczani byli swoi ludzie na województwa, swoi ludzie na powiaty, na gminy. Jeśli starczało, to jeszcze na gminy, prawda? Czasem nie wystarczało nawet na powiaty. Myśmy to złamali i otworzyliśmy drzwi. I oczywiście w kampanii referendalnej biorą udział różni ludzie, to trzeba powiedzieć. Zadzwonił do mnie parę dni temu pan były poseł, pan Andrzej Jagiełło ze Starachowic na przykład i pyta, czy może się włączyć. Ja mówię, czy każdy może się włączyć. Jak się włączy pan Jagiełło, pan Adam Michnik, no każdy może się włączyć do kampanii referendalnej, bo sprawa dotyczy całego narodu, wszystkich nas. Ale mówię do pana posła Jagiełło, chyba pan nie spodziewa się, że pan dostanie listę na miejsce na liście poselskiej, bo to trzeba otwarcie wprost powiedzieć. Dzisiaj odbyły się na przykład w Warszawie rozmowy, ponieważ pan Korwin-Mikke proponował jakiś tutaj sojusz. Były trzy warunki postawione, że ani pan Korwin, ani pan Wipler nie będą kandydować, a jeśli mają wartościowych ludzi, to nie, na pewno nie partia. Na pewno nie będziemy konsumować czy tworzyć jakichś układów z partiami politycznymi. To jest bardzo trudne do zrozumienia, zwłaszcza w kontekście drugiej z zasady, którą żeśmy złamali. To znaczy zasady, że nasz program opiera się tylko na jednym punkcie, na okręgach jednomandatowych. Wielu ludzi nas mówi, no jak to, no to ale przecież są ważne, podatek katastralny, prawda? Opieka nad niepełnosprawnymi, bez... No wszyscy, dlaczego wy nie macie programu? My mamy program, proszę Państwa, program zmiany ustrojowej, jaki głosi Paweł Kukiz, okręgi jednomandatowe, to jest fundamentalna, gigantyczna zmiana. To jest odblokowanie możliwości dopiero rozwiązywania wielu szczegółowych problemów. Bo proszę Państwa, czy Państwo potrafią wymienić jeden program wyborczy jakiejkolwiek partii, który przez ostatnie 26 lat był zrealizowany? Bo ja nie pamiętam takiego programu. Likwidacja to był program, ale nikt go nie głosił. Proszę Państwa, drodzy Państwo, w związku z tym my, co wzbudza czasem naprawdę opór wielu ludzi, no musicie mieć chociaż tezy programowe musicie mieć. Nie, mamy tą główną tezę programową, jednomandatowe okręgi wyborcze, bo to jest zmiana ustroju. Natomiast mówienie dzisiaj ludziom o jakichkolwiek kwestiach szczegółowych, to nie znaczy, że nie ma problemów w Polsce, to jest mnóstwo problemów do rozwiązania. Mnóstwo gospodarczych, społecznych, ustrojowych, ale proszę Państwa, dzisiaj jakbyśmy to zaczęli mówić, podobnilibyśmy się właśnie do partii i podzielilibyśmy naszych wolontariuszy, naszych tych, którzy nas popierają, osoby, podzielilibyśmy, bo każda kwestia dzieli ludzi, prawda? Kwestia podatków, czy ma być wysoki czy niski, kwestia świadczeń socjalnych i tak dalej, i tak dalej. My spiszemy te, zaczęli eksperci pracować, oni, ich zadaniem jest spisanie pewnej listy problemów do rozwiązania, przygotowanie ewentualnie jakichś propozycji, żeby z czymś wystartować, ale w kampanii wyborczej na pewno nie będziemy mówić o niczym więcej. Jednomandatowe okręgi wyborcze. I jak nasi rodacy zrozumieją to już teraz, to jest zadanie właśnie dla każdego z Państwa, również dla dziennikarzy, jak ważna jest to kwestia, jak fundamentalna jest to kwestia, że to tu się zamyka ten ustrój III RP. Że to jest ten klucz, na którym te nasze kajdany, te nasze kraty
zamknięte są, prawda? I jak to nasi rodacy zrozumieją, to proszę Państwa, to zmiotą tę elitę polityczną i następne pseudoelity również w referendum. To referendum, powiem Wam, jest ważniejsze od wyborów. Naprawdę. Bo to referendum może zmienić ustrój Polski, ponieważ wynik referendum, jak będzie 50%, będzie obligatoryjny. Zróbmy wszystko, żeby tak było. Ja teraz wtrącę się troszeczkę. Przechodzimy od części oficjalnej, czyli dla mediów, do części artystycznej. Pan Janusz będzie się produkował jako gwiazda tego wieczoru. Panowie już możecie przestać świecić swoimi buźkami. Aha, radziłbym wszystkim zebranym tutaj zapamiętać te twarze. To są twarze ludzi odpowiedzialnych za komitety referendalne, ludzi odpowiedzialnych za to poniekąd też, że niektórzy uciekają. Panie Waldemarze, za to, że Paweł odniósł sukces, bo biegaliśmy po ulicach, zbieraliśmy te podpisy w znoju, w chłodzie, w słońcu i we wszystkim. Dzięki Bogu udało się. Także teraz pałeczkę przejmuje Janusz. Jak dojedzie laptop, to być może pan Janusz się wyprodukuje, on to składa na mnie, a sam zapomnę swojego laptopa. Także teraz produkuje się. Kłania się Grupa Patriotyczna BNTM Boguś we własnej osobie. Dzisiaj gościmy Janusza Sanockiego. To jest facet od takiego powiedzenia JOW, czyli je obecną władzę, ale nie, to są jednomandatowe okręgi wyborcze. Janusz, jesteśmy akurat po spotkaniu w Katowicach. Jak oceniasz spotkanie? Bardzo jestem zadowolony, bardzo fajna publiczność, całkiem niemało osób. Zmotywowani, rozumiejący, o co walczymy. Walczymy o zmianę całkowicie ustroju Polski, wymiecenie obecnych elit politycznych w sposób czysty, jasny, spokojowy, bez jakichś tutaj ekscesów. Za pomocą ordynacji wyborczej, jednomandatowy okręg wyborczy wymiata obecne partie polityczne całkowicie. I będzie referendum, które na skutek zrządzenia opatrzności i zesłania nam Pawła Kukiza na tą scenę polityczną się odbędzie 6 września. Wszystkich zachęcamy do tworzenia ruchu Kukiza, wolnych komitetów obywatelskich, które będą wspierać referendum. Wszystkich rodaków zachęcamy do tego, żeby do tego referendum poszli, bo to jest absolutnie niebywała okazja, jedyna, która nam się zdarzyła od, ja nie wiem od jakiego czasu, od 26 lat. Zmienimy obraz Polski, zmienimy ustrój Polski, będzie inaczej funkcjonował parlament, Polacy odzyskają bierne prawo wyborcze, które teraz im partie zabrały i po prostu zacznie się inaczej uporządkowanie kraju, państwa. Dobra, czyli tak, jeżeli w tej naszej ciężkiej pracy, bo praca będzie katorżnicza, przekonać przeszło 15 milionów ludzi do tego, żeby wzięli udział w referendum, bo ja o wynik jestem spokojny, jeżeli ludzie pójdą, to ja o wynik jestem spokojny, ale w czasie tej pracy, jeżeli wystąpi nam pot na czoła, zaczerpnijmy wody zdrojowej i do roboty, tak? Tak jest, bardzo zachęcam, to jest w końcu w naszym interesie, w interesie nas, obywateli. Jest to przeciwko interesom partii, ale będą wszystko robić, żeby Polacy nie poszli do wyborów, wszystkie partie. Ale my, myślę, już dojrzeliśmy do tego, że już wiemy, że to po prostu jest droga do wyzwolenia się spod tego jarzma partyjniactwa, spod tej betonowej płyty, która przygniata Polskę. Dobra, to ja dziękuję i tym optymistycznym akcentem kończymy. Dzięki, Janusz, porwałeś ludzi jak zwykle, masz słowotok. Przesadzajmy. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję.